Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Podczas zwołanego na dziś zarządu krajowego Nowej Lewicy przewodniczący Włodzimierz Czarzasty zawiesił dwóch członków swojej partii, Sebastiana Wierzbickiego oraz Wincenta Elsnera. Wcześniej w opinii publicznej pojawiła się informacja o podobnej decyzji wymierzonej w kierunku sześciu innych polityków. Jako pierwszy informację o swoim zawieszeniu opublikował na Twitterze poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela, zamieszczając pismo, jakie skierował do niego przewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty. Zawieszam Tomasza Trelę do czasu wydania w jego sprawie prawomocnego orzeczenia przez sąd partyjny. Podobnych pism okazało się być jednak więcej. Listę od lidera Nowej Lewicy otrzymało także pięciu innych posłów. Wiesław Szczepański, Karolina Pawliczak, Wiesław Busz, Bogusław Wątor oraz Jacek Czerniak. Zawieszenie członkostwa powoduje utratę pełnionych w partii funkcji oraz utratę biernego i czynnego prawa wyborczego w partii oraz zakaz ubiegania się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej. Uzasadniając swoją decyzję, Włodzimierz Czarzasty wskazał na list, jaki parlamentarzyści Nowej Lewicy skierowali do niego po zawieszeniu w prawach członka partii, wiceszefa ugrupowania i szefa śląskich struktur partii, europosła Marka Balta. Powodem miał być tu brak jego reakcji na postawę radnych głosujących w śląskim sejmiku Razem z Prawem i Sprawiedliwością, między innymi w sprawie absolutorium i wotum zaufania dla zarządu województwa śląskiego, kierowanego przez Jakuba Chełstowskiego z PiS-u. Czarzasty, odnosząc się do swojej decyzji o zawieszeniu polityków, wskazał, że mieli oni rzekomo podważyć fakt zaciągnięcia w imieniu partii zobowiązań politycznych dotyczących zasad i trybu konsolidacji dawnego SLD oraz Wiosny Roberta Biedronia. Przewodniczący dodał, że parlamentarzyści nie skorzystali z zaproszeń do bezpośredniej rozmowy i ocenił, że rozpowszechnianie treści listu poza strukturami Nowej Lewicy było zamierzonym i jedynym celem jego partyjnych kolegów i koleżanek. Handlowa Solidarność naciska na uszczelnienie zakazu handlu w niedzielę. Projekt ustawy już powstał, ma wsparcie od rządu, jednak nie wiadomo, czy znajdzie się większość, która będzie chciała go poprzeć. Ustawa zakazująca handlu w niedzielę ma luki, wykorzystują je właściciele sieci handlowych, alarmuje Alfred Bujara z NSZZ Solidarność i wskazuje, że potężne sklepy próbują działać w niedzielę jako placówki pocztowe. Dyskonty, sklepy wielkoformatowe będą dzisiaj funkcjonowały z logo placówka pocztowa. To jest skandal, nie ma drugiego takiego kraju w Europie, żeby sklep spożywczy, sklep monopolowy, hipermarket funkcjonował jako placówka pocztowa, jako urząd. Problem jest coraz bardziej widoczny. Kolejne sieci handlowe chcą otwierać sklepy w niedzielę. Podpisują umowy z Ruchem i Pocztą Polską. Wcześniej przez ten blisko dwuletni okres rygorów związanych z pandemią to nie było tak wielkim problemem, nie było tak masowe. Natomiast w tej chwili coraz większa ilość sieci pod pretekstem, pod pozorem prowadzenia działalności pocztowej zaczyna otwierać sklepy w niedzielę. Mówi poseł PiS Janusz Śniadek. Rozwiązaniem może być uszczelnienie ustawy, do którego od 3 lat nawoływała Handlowa Solidarność. Projekt już jest, ale czeka na skierowanie do prac w komisji. Nowelizacja zakłada wprowadzenie wymogu prowadzenia ewidencji. Ponieważ inspekcja pracy nie ma prawa zaglądania do dokumentacji księgowej, handlowej w placówkach handlowych, wprowadzamy taki wymóg, że dla tych jednostek, które będą chciały ubiegać się o zwolnienie z zakazu handlu i korzystać z tego uprawnienia, wprowadza się obowiązek prowadzenia ewidencji obrotów stanowiących tak zwaną przeważającą działalność uprawniającą do tego zwolnienia. Usługi pocztowe musiałyby stanowić co najmniej połowę przychodów. Tylko wtedy placówka mogłaby zostać otwarta w niedzielę. W nowelizacji pojawia się propozycja, by doprecyzować również, kto może pracować w niedzielę. Dodatkowo znajdzie się również w nowelizacji informacja i doprecyzowanie najbliższej rodziny, która będzie mogła
przedsiębiorcy pomóc w handlu w niedzielę. To też jest bardzo ważna informacja. Według obecnych zapisów każdy sklep może być otwarty pod warunkiem, że to właściciel będzie sprzedawał tego dnia. Prace zmierzające w stronę uszczelnienia przepisów wspiera rząd. Może jednak nie znaleźć większości we własnym obozie politycznym. Po raz kolejny pojawia się pytanie, jak w sprawie takiego projektu zachowa się Jarosław Gowin. Są niezbędną pomocą dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także wytchnieniem dla ich najbliższych. Mowa o środowiskowych domach samopomocy. W Polsce funkcjonuje 840 takich ośrodków dla 32 tysięcy podopiecznych. Środowiskowe domy samopomocy to dzienne placówki pomocy społecznej, w których oparcie mogą znaleźć osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Osoby niepełnosprawne często są porównywane do osób takich błądzących we mgle, próbujących przekroczyć taką niewidzialną linię. I my jesteśmy po tej drugiej stronie, pomagamy im przejść, czyli chcemy pokazać innym, że to są tak samo osoby pełnoprawne, mogą korzystać z tego samego, co osoby pełnosprawne. Mówi Marzena Kakareko, zastępca kierownika środowiskowego domu samopomocy Pogodni w Białymstoku, prowadzonego przez białostocką Caritas. Zadaniem takiego ośrodka jest przede wszystkim zachęcanie podopiecznych do aktywnego trybu życia, uczenie ich samodzielności oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Zadaniem środowiskowego domu jest właśnie uspołecznienie naszych podopiecznych, żeby mogli swobodnie wrócić na rynek pracy, żeby mogli funkcjonować w społeczeństwie, a także w miarę możliwości radzić sobie w środowisku domowym. Podkreśla Edyta Gryczuk, zastępca kierownika środowiskowego domu samopomocy Curatus we Wrocławiu. Placówki prowadzą zajęcia w różnych pracowniach. Mamy pracownię komputerową, pracownię artystyczną, plastyczną, teatralną, muzyczną. Także tutaj, jeśli chodzi o spektrum możliwości, jest bardzo dużo. Mówi Agata Papież z białostockiego Caritas. Środowiskowe domy samopomocy to także wytchnienie dla najbliższych, którzy są przemęczeni długoletnią opieką nad osobą niepełnosprawną. Dla pani Beaty mamy Darka, który od lat uczęszcza do środowiskowego domu pomocy. Takie miejsce to wielkie wsparcie. Jest zadowolony bardzo, dlatego że tutaj ma swoich przyjaciół. Zamknięty w czterech ścianach, nigdy by w życiu nie spotkał się z innymi osobami, które mają takie same potrzeby jak on. Osoby z zaburzeniami psychicznymi nie zawsze mogły liczyć na skuteczną pomoc państwa w formie środowiskowych domów samopomocy. Jednak w ostatnich latach w Polsce to się zmieniło. Wzrosła liczba takich ośrodków, a także nakłady finansowe z budżetu państwa. Wiemy, że osób takich przybywa i te placówki są potrzebne. Ta opieka musi być zapewniona. I dzięki temu, że te zadania, one są zadaniami samorządu, ale my finansujemy, dotujemy z budżetu państwa. Zaznacza Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. W tym roku na rozwój środowiskowych domów samopomocy rząd przeznaczy 45 milionów złotych. Te środki, które przeznaczamy, to są środki z rezerwy celowej na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy. Łącznie z budżetu państwa przeznaczamy na działalność środowiskowych domów samopomocy ponad 730 milionów złotych. Celem rządu jest wypełnienie białych plam w tych miejscach, gdzie tego typu placówki jeszcze nie powstały. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, zwrócił się z apelem do wiernych o żarliwą modlitwę w intencji zakończenia pandemii. Ufam, że dzięki wytrwałej modlitwie oraz odpowiedzialnej i roztropnej postawie wszystkich Polaków ochronimy życie, zwłaszcza najsłabszych, oraz unikniemy wielu ludzkich dramatów, napisał metropolita poznański. Jak zauważył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, mimo szczepień wciąż rośnie liczba zakażeń w takich krajach jak Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia czy Francja. Świat stoi w obliczu tak zwanego wariantu Delta, który obecny jest również w Polsce. Dlatego mając na uwadze życie i zdrowie rodaków, a także zapobieganie ponownemu wdrażaniu rygorystycznych obostrzeń sanitarnych, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki zwrócił się z apelem do wszystkich wiernych
zgromadzonych o żarliwą modlitwę w intencji zakończenia pandemii. Ufam, że dzięki wytrwałej modlitwie oraz odpowiedzialnej i roztropnej postawie wszystkich Polaków ochronimy życie, zwłaszcza najsłabszych, oraz unikniemy wielu ludzkich dramatów. Ksiądz arcybiskup zwrócił także uwagę na istotę szczepień jako ważnego narzędzia ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i nadzieję na powrót do normalnego funkcjonowania społeczeństw. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. We'll be right back.